Remont Adabaru ma być przeprowadzany na przestrzeni 2 lat. Zaplanowana kwota na przyszły rok to 1,5 miliona złotych. Ale jeśli znajdą się chętni do tego, aby podjąć się tej inwestycji, to Szanowni Państwo, w 2022 roku przekażemy to miejsce młodzieży. Po remoncie pomieszczenia mają służyć młodzieży. Anna Mieczkowska przypomina, że sama idea wyremontowania i przekazania pomieszczeń Adabaru młodym mieszkańcom zrodziła się w Młodzieżowej Radzie Miasta. Młodzi zapragnęli mieć na terenie miasta coś, takie miejsce, w którym będą mogli spotykać się, ale również co do którego będą mieli możliwość zadecydowania, jakie to wydarzenia będą tam się odbywały. Obiecałam to Młodzieżowej Radzie Miasta. Spotykaliśmy się parokrotnie, dyskutowaliśmy, konsultowaliśmy, co widzieliby w tym miejscu. Ma być to miejsce przyjazne młodzieży, ma być to miejsce wypełnione właśnie różnymi atrakcjami, różnymi wydarzeniami, imprezami zaplanowanymi i zaproponowanymi przez młodzież. Po zakończeniu dzierżawy Adabaru w 2017 roku miasto założyło ogrzewanie i przeprowadziło odgrzybianie zabytkowego lokalu. Były to prace niezbędne do tego, aby ten budynek w ogóle nadawał się do dalszych prac, więc prace związane właśnie z odgrzybianiem. Przewidujemy przede wszystkim roboty rozbiórkowe, bo chcemy, aby to wejście do Adabaru miało zupełnie inny wygląd. Chcemy rozebrać tę konstrukcję, która dzisiaj jest i niezbyt estetycznie wygląda, więc od tego zaczniemy. No i w środku oczywiście prace konserwatorskie, przygotowanie tych pomieszczeń do użytkowania. No i oczywiście chcemy zakupić sprzęt, taki sprzęt, który umożliwi właśnie mieszkańcom Kołobrzegu w pełni wykorzystanie potencjału, który drzemie w młodych ludziach.